Cel przyjścia Pana Jezusa na ziemię. Kolosan, rozdział 1, werset 20. I żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. Dziękujemy Ci, Boże, że przyszedłeś z wysokości do nas na ziemię, aby objawić potęgę i chwałę swojego i naszego Ojca Niebieskiego, aby oddając swoje życie za nas, wybawić nas od drugiej śmierci i otworzyć nam bramy do życia wiecznego na nowej ziemi, ziemi wiecznej szczęśliwości. Aby poprzez przypowieści nauczać głosić Słowo Boże, prorokować, aby poprzez znaki przepowiedzieć czas powtórnego przyjścia swego, aby leczyć chorych na duchu i ciele, aby rozsiewając wokół siebie miłość, nadzieję i wiary. Dziękujemy Ci, Synu Boży, za Twą wielką miłość do nas ludzi. Większej miłości nie ma, jak życie oddać za kogoś. A Ty, Zbawco, oddałeś życie za nas, za całą ludzkość. Przyjmij, Jezu, od nas za to dzięki, hołd, cześć i uwielbienie. Dotknij, Panie, naszych serc, oczu, uszu i ust, abyśmy Ciebie, Boże, właściwie postrzegali, z miłością Ci służyli, zachowując prawo Boże i głosili w mocy Ducha Świętego Ciebie w światu. Wylej na nas, nasze rodziny, ludzkość, świat, Ducha Świętego, Ducha Prawdy, Pocieszyciela. Uświęć nas, włóż zakon Boży w serca nasze. Przemień nasze serca kamienne w mięsiste, odnów oblicze ziemi. Ciągle tęsknię do mojej Ojczyzny, gdzie jest sam Bóg Panem, gdzie światłością jest sam Bóg, gdzie tron Boga i baranka, gdzie drzewo żywota i woda żywota wypływająca z tronu Bożego, gdzie sam Bóg wkłada mi na głowę koronę chwały, którą składam u stóp Boga. Amen.